myśmy przygotowali takie wydarzenie, które nazwane jest Wiosenna Przeprowadzka. Razem z tymi ludźmi chcieliśmy to dokonać, którzy przez te wszystkie lata pomagali nam to muzeum robić. Wydarzenie zaczęliśmy bardzo tak sprzyjająco, wspólnotowo, miękko, czyli od zjedzenia wspólnie posiłku, od śniadania. Zostali tutaj każdy, kto właściwie chciał, ugoszczony. Potem było oprowadzanie Magdy Smagi, kurator wystawy Osiedlenie Teatralne. I ta wystawa również bardzo ciekawa, bo to taka mikronarracyjna opowieść o życiu jednego z osiedli nowochódzkich. Potem ruszamy z zajęciami dla dzieci. Będziemy budować miasto idealne razem z dziećmi, które w tych warsztatach będą uczestniczyć. Zajęcia będą się składać z dwóch części. Pierwsze z nich, ja króciutko przedstawię, najważniejsze budynki architektury starej części Nowej Huty. I druga część zajęć będzie polegała na praktycznym zrobieniu sobie takiego miasta z wykorzystaniem wiedzy, która wcześniej zostanie uczestnikom przekazana. Muzeum w Nowej Hucie powstało prawie 15 lat temu w oparciu o ogromnie maleńkie zaplecze przy Osiedlu Słonecznym i zupełnie omalże samo z siebie ten oddział zaczął być nazywany Słoneczkiem. To znaczy on zaczął promieniować dzięki fantastycznej pracy zespołu, dzięki temu, że stało się to miejsce, które integruje Nowochucian wokół wspólnej wartości, jaką jest Nowa Huta. Ten lokal przy Osiedlu Słonecznym, on nam fantastycznie służył, ale był już coraz mniej adekwatny do potrzeb i dlatego, kiedy okazało się, że możemy w ramach połączenia potencjału Muzeum PRL-u i Muzeum Krakowa przenieść działalność oddziału nowochódzkiego tutaj, do tego budynku, który jeszcze nie wygląda, może tak chcielibyśmy, bo jest przed remontem, ale projekt już gotowy, no bardzo się ucieszyliśmy. Oczywiście, że nie istnieje muzeum bez zbiorów, to jasne. Natomiast nie zbiory są najważniejsze w muzeum, tylko ludzie. Paradygmatem istnienia muzeum jest publiczność. I ta publiczność przyszła dzisiaj na Osiedle Słoneczne i towarzyszyła nam w symbolicznym przeniesieniu słoneczka tutaj. Uczestniczę w tego typu wydarzeniach i tutaj brawo, bo wiele się dzieje i obserwuję również, że szereg osób uczestniczy, utożsamia się z tym i tak mi się wydaje, że takie powinny być relacje, prawda, że nie tylko przychodzimy my jako społeczność lokalna, przychodzimy, oglądamy, ale jak gdyby traktujemy to jako też wyzwania dla siebie, co można zmienić, co można poprawić, jak można uczestniczyć, czy ewentualnie, no co można zasugerować, żeby to, co się będzie działo, wypływało z naszych intencji, było naszym zamierzeniem i żebyśmy się czuli tożsami z tym miejscem.